Cześć moi drodzy, z tej strony Kari w tym odcinku chciałabym Wam zaprezentować pięć faktów o Jestro, więc zapraszam Was wszystkich do oglądania i zostawienia łapki do góry. 1. Jestro jest łapą, Nawet bycie płasnemu nie wychodziło, gdyż ludzie śmieli się z niego, a nie z jego sztuczek. Co za pech. 2. Jestro nie potrafi się postawić i wyrazić własnego zdania. Przez to daje się manipulować księdze potworów, co widać bardzo dobrze w odcinkach. 3. Postać Jester najprawdopodobniej jest inspirowana DC, a bardziej Harley oraz Jokerem. Jak widzicie jego białą twarz oraz trójbłazna. 4. Czestro jego figurka został wydany dwa razy: raz w swoim pojeździe, a raz w fortecy. Ale nie martwcie się, zobaczymy go pewnie kolejny raz w 2017. 5. Jako figurka Lego został wydany z czapką, która ma rogi do dołu. A w serialu jest to częściej, gdy ma rogi do góry, ale to pewnie oznaka zła. Dziękuję za uwagę. Jeśli się oczywiście spodobało, to zostaw po sobie jakiś znak. Jeśli nie, to też zostaw po sobie jakiś znak. No i to by było tyle. Cześć! Następnego odcinka.